Na stadionie miejskim w Mrągowie odbyła się 9. powiatowa olimpiada lekkoatletyczna uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zawody zostały zorganizowane przez Powiatowy Szkolny Związek Sportowy, Starostwo Powiatowe oraz Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie. Medale dla najlepszych zawodników w konkurencjach indywidualnych oraz puchary dla zwycięskich szkół w klasyfikacji drużynowej ufundował starosta mrągowski i burmistrz miasta Mrągowo. Oni biegali na 100, na 300, na 600 i na 1000. Skok w dal, kula były wspólnie i dla gimnazjów, i dla ponadgimnazjalnych. Natomiast uczniowie szkół ponadgimnazjalnych biegali na 100, na 200, 400, 800 i 1500 metrów. W tegorocznej olimpiadzie udział wzięli reprezentanci 9 szkół gimnazjalnych oraz 4 szkół ponadgimnazjalnych. Młodzi lekkoatleci wykazali się ogromną ambicją i dużym zaangażowaniem. Teraz brałem dzisiaj udział w biegu na 100 i 200 metrów. No już wcześniej biegałem na 100 metrów, w poprzednich edycjach tych zawodów. Tutaj brałem udział jako jeszcze gimnazjalista. No a teraz bieg na 200 metrów po prostu był nowością, no ale udało się. 2 złote. Ja zaczynam od 100 metrów, potem przychodzę na 400 metrów. W pierwszej konkurencji 3. miejsce i na 400 metrów pierwsze. Biegam właściwie od podstawówki, także co roku jestem tutaj na imprezie i potem na województwie. W klasyfikacji drużynowej wśród szkół gimnazjalnych zwyciężyli, podobnie jak przed rokiem, zawodnicy z Piecek. Natomiast w kategorii szkół ponadgimnazjalnych najlepsi okazali się uczniowie pierwszego LO w Mrągowie. Najlepsi w najbliższym czasie wezmą udział w zmaganiach lekkoatletycznych w mistrzostwach naszego województwa. Brawo Ania, do końca!